Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Kamil, wreszcie jest to, co się odwlecze, to nie uciecze, tak można powiedzieć? Myślę, że tak. Natomiast nie, co się odwlecze, tylko uważam, że bardzo długo pracowałem na taki wynik i w końcu dzisiaj te skoki były dobre. Zabrakło trochę szczęścia w pierwszej serii, ale w drugiej los mistrza kompensował i tego szczęścia było więcej. Czy to był taki super skok, taka petarda, jak to nazywasz, ten drugiej serii? Nie, bardziej powiedziałbym, że ten skok w kwalifikacjach był dużo lepszy od tego drugiego w zawodach, ale no nie rozdrabniajmy tego. Ja się cieszę naprawdę z wyniku i z pracy, którą dzisiaj wykonałem. Czy to podium to takie rekompensata za ten cały trudny turniej skandynawski? Chyba tak. Zresztą ja potrzebowałem takiego konkursu, potrzebowałem takiego... Takiej iskry, takiej nadziei, prawda, że to co robię, ta cała praca, którą ostatnio włożyłem przez jakiś miesiąc, no żebym właśnie miał jakąś informację zwrotną, że warto. Wierzyłeś po tym lądowaniu, że to da ten podium? Czy to, że podium, to nie wiedziałem, natomiast wiedziałem, że da mi dobre miejsce. A jakie samopoczucie przed finałem, przed Planicą? Bardzo dobre, nie mogę się doczekać. No to dziękuję i gratuluję, Kamil. Dzięki.